Legendy kulturystyki. Oraz metody treningu old school. Przedstawia Grzegorz Gustaw. Po dość długiej przerwie witam ponownie na kanale Legendy Kulturystyki. W tym odcinku z cyklu Polskie Legendy Kulturystyki Paweł Przedlacki. To oto zdjęcie Pawła Przedlackiego pojawiło się jako rozkładówka w magazynie Sportowiec. Był to początek lat 80. Autorem zdjęcia był Stefan Mizieliński, a pomysłodawcą sam Paweł Przedlacki, zainspirowany rzeźbą Herkulesa, słynnym Herkulesem Farnese. Ten plakat na pewno wisiał w wielu piwnicznych siłowniach i inspirował do ćwiczeń wielu młodych adeptów kulturystyki, w tym mnie. Tu krótka dywagacja na temat złego kierunku, według mnie, w którym zmierza dzisiejsza kulturystyka. Jak widać, kiedyś kulturystów inspirowały dzieła sztuki i samo wytrenowane ciało wyglądało jak antyczna rzeźba. Dzisiaj kulturyści wyglądają jak zmutowane postaci z komiksu. Jak widać po tych zdjęciach, które ilustrowały książkę Stefana Mizielińskiego Kulturystyka i bardzo inspirowały do treningów, Paweł ustanowił nowe standardy, jeśli chodzi o raczkującą jeszcze wtedy polską kulturystykę. No i nie bez powodu nazywany był polskim Arnoldem. Ale zacznijmy od początku. Paweł Przedlacki urodził się w Warszawie w roku 1951 pod znakiem byka. Jak widać po tym zdjęciu, od najmłodszych lat miał zacięcie do ćwiczeń. Inspiratorem mojego zamiłowania do ćwiczeń siłowych był mój ojciec, Wiktor, który w okresie międzywojennym uprawiał zapasy w warszawskim klubie Elektryczność, lokalizowanym na Powiślu. Był również częstym gościem jako widz w cyrku braci Staniewskich, gdzie występowali ówcześni gladiatorzy, siłacze, zapaśnicy, tacy jak Zbyszko Cyganiewicz, Iwan Poddubny, Władysław Pytlasiński, Teodor Sztecker, czy tajemniczy Czarna Maska. Ojciec karmił mnie tymi opowieściami już od przedszkolnego dzieciństwa, a w wieku 9 lat dostałem od ojca książkę Stanisława Zakrzewskiego Jak stać się silnym i sprawnym, która była moim takim przewodnikiem po ćwiczeniach z obciążeniem. Pierwsze kilogramowe hantle zrobił mi ojciec, jak również kupił mi ekspandery. I tak się zaczęła ta przygoda, która trwa do dziś i z czasem stała się receptą na życie. Treningi siłowe Paweł rozpoczął w wieku około lat 10, początkowo trenując w domu lekkimi sztangielkami, sztangolaską i sprężynami. W wieku lat 15, kiedy był w ówczesnej 9 klasie, dzisiaj odpowiednikiem jest powiedzmy druga klasa liceum, zaczął regularne treningi w klubie Herkules, gdzie zapisał go ojciec. Trenował tam z dużym zacięciem i regularnie 3 razy w tygodniu po około godzinę 45 minut, a po roku przeniósł się do kolejnego słynnego warszawskiego klubu Błyskawica. Działacze Błyskawicy szybko zauważyli ogromny zapał do treningów oraz talent Pawła do kulturystyki. No i w zamian za bezpłatne członkostwo klubu zaproponowali mu start w zawodach. Kiedyś pasja oraz zapał do treningów był bardziej doceniany przez działaczy różnych sportów, zresztą nie tylko kulturystyki, a także właścicieli klubów sportowych. W swojej karierze kulturystycznej miałem podobne doświadczenie, kiedy to widoczny tu na zdjęciu Marek Brzeziński, były mistrz Polski w kulturystyce w wadze ciężkiej,
właściciel klubu Atleta Lublin, kiedy to zająłem w moich pierwszych zawodach w Mistrzostwach Polski Juniorów trzecie miejsce, powiedział: Gustaw, jak wygrasz, nie musisz płacić składek. I tak się stało, wygrałem i mogłem trenować za darmo. Swoją drogą to świetna motywacja do treningów, aczkolwiek dzisiaj by chyba to nie przeszło, no bo jest tylu startujących, że pewnie kluby by zbankrutowały. Wracając do bohatera tego odcinka, Pawła Przedlackiego, po pół roku treningu w Błyskawicy zajął drugie miejsce w organizowanych zawodach klubowych. Rok później przychodzi start w zawodach wyższej rangi, otwartych mistrzostwach Warszawy, gdzie Paweł zajmuje drugie miejsce w kategorii juniorów powyżej 1,73 m. Wtedy były kategorie wzrostowe w kulturystyce. W tym samym roku kolejny start w ogólnopolskim zlocie kulturystycznym, który odbywa się również w Warszawie. I Paweł również zajmuje drugie miejsce za Sławomirem Filipowiczem, który był w tamtych czasach jego głównym rywalem. Należy tu wspomnieć, że Paweł oprócz startów w kulturystyce startował również w zawodach lekkoatletycznych z dużymi sukcesami. W klasie maturalnej był najlepszym lekkoatletą w szkole. Kolejny start to zawody ogólnopolskie w Sopocie, nieoficjalne mistrzostwa Polski juniorów. Sopot, Anno Domini 1968 roku. Zawody w Sopocie. Zawody, które miały rangę nieoficjalnych mistrzostw Polski. Pierwsze moje takie wielkie zawody. Niestety nieudane, ze względu na to, że spaliłem wyciskanie i przestałem się liczyć jako pretendent do pudła. Niepowtarzalna atmosfera tych zawodów, oprawa, frekwencja na kortach sopockich była stuprocentowa, okrzyki z trybun, śmiechy, dowcipy, no i w powietrzu niosły się piosenki, przeboje, czerwony gitar między innymi Anna Maria. Deptak sopocki, czyli Monte Cassino, zapełniony, nie można się było przecisnąć, to samo na molo, plaża. Pełna wczasowiczów, piękne kobiety, no i kawalkada nas, kulturystów, oblegana przez tłumy gapiów. No, niekiedy były złośliwe docinki, uśmiechy, ale również na twarzach malował się podziw niektórych oglądających nas. Chciałbym powiedzieć, że te zawody naprawdę były wyjątkowe. Rok później, na kolejnych sopockich zawodach, Paweł wygrywa bezapelacyjnie, a potem ze względu na naukę, na studia, przerywa treningi, do których powraca w roku 71. Wtedy to przychodzi pora na rywalizację międzynarodową. Pierwszym moim startem w zawodach o randze międzynarodowej był międzypaństwowy mecz Polska-Czechosłowacja, który odbył się w Mariańskich Łaźniach w roku 1971. Jako jedyny Polak zwyciężyłem w tych zawodach w swojej kategorii juniorów. Nie było w tych zawodach rozgraniczenia, nie było kategorii juniorów niższych, wyższych. Były tylko trzy kategorie: juniorzy, seniorzy wyżsi i seniorzy niżsi, gdzie startowali Polacy, Stanisław Ptaszyński, Zbigniew Małachowski oraz Szczepański i Wiesław Nęk. W pokonanym polu pozostawiłem nie byle kogo, bo samego Alojza Peka, który wtedy odbywał służbę wojskową, a później za kilka lat już był mistrzem Europy i czwartym zawodnikiem świata w 1982 roku w Belgii, w Brugii, gdzie ja byłem dziesiąty. Zwyciężyłem również swojego krajowego rywala, Sławka Filipowicza, i uważam, że te zawody były jakby zawodami prawdy, ponieważ odbywały się na neutralnym terenie. Kolejne zawody, z których pochodzi to unikalne, nigdy wcześniej nie publikowane zdjęcie.
to mistrzostwa siły, które odbyły się w klubie warszawskim Błyskawica na jesieni roku 71. Mistrzostwa w trójboju siłowym, które wygrywa Paweł. Jak widać, ma talent także do tego sportu. Jego wynik to 212 kg przysiad, 165 wyciskanie i 260 martwy ciąg. Dzięki ciężkim treningom Paweł robi coraz większe postępy i w roku 72 przychodzi czas na rywalizację na jeszcze wyższym poziomie. Po raz pierwszy na zawody za żelazną kurtyną wyjechałem wraz z Małachowskim w roku 72, a były to zawody w randze Mistrzostw Europy odbywające się w Essen, równolegle z Mister Olympia, gdzie startowali tacy tuzowie kulturystyki światowej jak Arnold Schwarzenegger, Sergio Oliva, Serge Nubre, Frank Zane czy Franco Colombo. Kwalifikacje, eliminacje właściwie do tych zawodów odbyły się w warszawskiej Rywierze, domu studenckim, gdzie wraz z Małachowskim odprawiliśmy do domu Wnęka i Szczepańskiego. Było to takie pierwsze moje spotkanie z Zachodem. No, zrobiło kolosalne wrażenie. Było trochę emocji z tym związanych, no i również jakieś doświadczenia, które wynieśliśmy z tych zawodów, bo wyniki były mizerne. Zostaliśmy sklasyfikowani na 16. miejscu. Po tych zawodach Paweł Przedlacki przerywa treningi i starty w zawodach. W roku 73 zakłada rodzinę, zajmuje się nauką w studium gastronomiczno-hotelarskim, trenując tylko dorywczo. O tym, co powiedział Pawłowi Arnold Schwarzenegger oraz wielu ciekawostek i innych szczegółów, można dowiedzieć się z wywiadów, które przeprowadził z Pawłem Przedlackim Arek Wodzicki, do obejrzenia na jego kanale YouTube Old School TV. Zapraszam również do przyłączenia się na Facebooku do grupy Siłowni Beat Old School Bodybuilding. Na grupie Siłowni Beat dużo udziela się, widoczny tu na zdjęciu, Jan Kozłowski, który popisuje się swoją dużą wiedzą na temat kulturystyki, no i często denerwuje swoim sarkastycznym poczuciem humoru. Tutaj widzimy go na zdjęciu z Pawłem Przedlackim. Pierwszy z lewej to Jan, pierwszy z prawej Paweł Przedlacki. Tutaj na zawodach pierwszy z lewej Jan Kozłowski, który do tej pory od wielu, wielu lat prowadzi swoją siłownię w Kalifornii. Jako że trenował z Pawłem i startowali razem w zawodach i byli bliskimi kolegami, poprosiłem go o kilka słów. Paweł w latach 70., właściwie wszystkich późnych 60. i wczesnych 70. zmarnował 5 lat, ponieważ był bartenderem, zarabiał krocie i w ogóle przestał trenować. Te 5 lat mógł być bardziej na najwyższym poziomie. I zajęło mi 2 lata, żeby go namówić, żeby znowu zaczął trenować. Także jak wrócił od razu po pierwszy powrót, to złomotał wszystkich, wygrał mistrzostwa. No i stąd poszło wszędzie. Mnóstwo wesołych rzeczy się stało. Podczas tego, ja nie wiem, co was bardzo interesuje. Paweł Mizieliński w tamtych czasach był najlepszym organizatorem w Polsce czegokolwiek, jeżeli chodzi o kulturystykę. I załatwił nam mnóstwo takich, wiecie, rzeczy w telewizji, że mogliśmy grać, że byliśmy takie, wesoło było. Pamiętam pewnego razu, żeśmy robili taki na Klaudiusza na wesoło. I oni tam zebrali studentów, że jako statystów. Ja układałem walki, ale jako tak się stało, jak Paweł rzucił studenta przez pół studia, to wszyscy inni się wystraszyli. Zajęło nam następną godzinę, żeby ich namówić, żeby znowu mogli grać. Także cyrk był niesamowity, a robiliśmy mnóstwo takich, no, tych dla telewizji. To był w latach 70.
Robiliśmy pierwszą walkę dla Kobry z Urbańskim. Także zaczęli nas tam lubić, jak my to robimy, i zaczęło tego być. I co się stało? Paweł, który uwielbiał wszystkich wpuszczać w maliny, zadzwonił kiedyś do Stefana, ponieważ już zrobili tego Klaudiusza, i mówi: słuchaj, tu będą, tutaj ja jestem taki i taki reżyser, a czy chłopcy nie mieliby, mówi, jakiegoś, no, jakiegoś cokolwiek przeciwko, bo będą sceny z nagimi niewolnicami. No to jest stale Stefan cały, no jest cały taki w skowronkach i tak dalej. Jak to my będziemy robić, to i tak dalej. Przylatuje do klubu i mówi: słuchajcie, załatwiłem wam nowy gig. Będziecie, mówi, z niewolnicami nago i tak dalej, i tak dalej. Żeśmy sobie jaja robili później przez parę dni. No, wesoło było strasznie. Pewne doświadczenie z występów telewizyjnych w Polsce Paweł wykorzystał jeszcze później. Będąc już w Kanadzie, wystąpił w filmie pod tytułem The Swordsman. W Polsce ten film pojawił się pod tytułem Miecz Aleksandra. W roli głównej wystąpił Lorenzo Lamas, znany w latach późnych 80. i na początku 90. gwiazdor filmów akcji, a Paweł wystąpił w drobnej roli ochroniarza, bodyguarda. Wracając do kariery kulturystycznej Pawła Przedlackiego, on sam powraca do regularnych ćwiczeń w roku 1979 i już w roku 81 wraca na scenę, wygrywając mistrzostwa Herkulesa, a potem mistrzostwa Polski w kategorii ciężkiej oraz w kategorii open. Kolejny występ to mistrzostwa rozgrywające się w Niemczech, mające rangę mistrzostw Europy Federacji WABBA. Jesienią roku 1981 wraz z Januszem Wochem, Jackiem Jabłońskim i Henrykiem Szczepańskim wystartowałem w zawodach Federacji WABBA w mieście Essen. A zawody były w randze Mistrzostw Europy i odbywały się pod nazwą Best Gebauter Athlet des Europa. Zająłem tam trzecie miejsce. A do finału również dostał się Janusz Woch na miejscu szóstym. Poza finałem znaleźli się Jabłoński ósmy i Szczepański jako jedenasty. Po tych zawodach byłem już rozpoznawalny na terenie Republiki Federalnej Niemiec i często zapraszany na pokazy gościnne. Po powrocie do Polski nie mieliśmy żadnych reperkusji, nie było żadnych reperkusji, żadnej dyskwalifikacji, także to, co mówi Henryk Szczepański, że ktokolwiek został dyskwalifikowany, nie jest prawdą. Mistrzostwa Polski w kulturystyce w roku 1982 rozgrywają się w Ostrołęce i choć miejscowym faworytem jest tytan z Ostrołęki Waldemar Noll, Paweł Przedlacki wygrywa swoją kategorię oraz kategorię Open, prezentując doskonałą formę i potężną sylwetkę. Tu może kilka słów na temat danych antropometrycznych Pawła Przedlackiego. W najlepszej formie wnosił na scenę 101 kg mięśni, obwód klatki piersiowej 144 cm, bicepsów 51,5 cm, uda 72 cm, przy tym w talii miał tylko 82 cm. W 1982 roku Paweł reprezentuje Polskę na Mistrzostwach Świata w kulturystyce, które odbywają się w Belgii, w Brugii. Na zawody te wyjeżdżają także Marian Wysocki oraz Paweł Fileborn. Paweł zajmuje na nich 10. miejsce. Tu na tym zdjęciu widoczny jest Paweł Przedlacki, pierwszy z prawej, natomiast pierwszy z lewej. Ten najwyższy zawodnik to Rolf Möller, reprezentant Niemiec.
który później przeszedł na zawodostwo po zdobyciu tytułu mistrza świata amatorów w 1986 roku. No i został aktorem znanym m.in. ze słynnego filmu Gladiator. Tu widzicie moje pamiątkowe z nim zdjęcie, a film o jego karierze oczywiście na kanale Legendy Kulturystyki. Möller kończy te zawody wtedy na trzecim miejscu. Drugi jest świetny skandynawski zawodnik Gunnar Rosbo, a pierwsze miejsce zajmuje doskonały Lee Haney, który później zostaje ośmiokrotnym zdobywcą tytułu Mr. Olympia. Rok 1983, kolejna wygrana w zawodach Herkulesa oraz zakwalifikowanie się i wyjazd, występ na Mistrzostwach Europy w Szwecji, w Malmö, gdzie prezentuje potężną sylwetkę, jak pisali reporterzy skandynawscy, najmasywniejszą na scenie, jednak nie dorównuje rywalom rzeźbą i niestety nie wchodzi do finału, do którego za to wchodzi rok później, w 1984 roku w Hadze na Mistrzostwach Europy jest szósty, pomimo bardzo niskiej wagi, zbyt małej na wagę ciężką. Rok 1984 to kolejna wygrana w Mistrzostwach Polski. Tu na zdjęciu widzimy Pawła pierwszego z prawej, pierwsze miejsce, Janusza Wocha i Waldemara Nola. W tym samym roku polska reprezentacja w składzie Paweł Przedlacki, Janusz Woch, Marian Wysocki wraz oczywiście z prezesami związku wyjeżdża na 25. Mistrzostwa Świata, które rozgrywają się w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. Przez 2 tygodnie poprzedzające zawody polscy zawodnicy mają okazję trenować w metce kulturystyki klubie Gold's Gym w Venice w Kalifornii, przygotowując się właśnie do rywalizacji, która niestety nie przynosi większych rezultatów. Żaden z Polaków nie wchodzi do finału Mistrzostw Świata w kulturystyce. Trzeba tutaj dodać, że mistrzem świata w wadze ciężkiej zostaje Mike Christian, a w półciężkiej Rich Gaspari. Filmy o obu zawodnikach, którzy zostali później słynnymi zawodowcami, na kanale Legendy Kulturystyki, a tu pamiątkowe zdjęcie z Mike'iem Christianem. W roku 1985 Mistrzostwa Polski odbywają się w Wałbrzychu i Paweł Przedlacki, pomimo bardzo dobrej formy, zajmuje dopiero trzecie miejsce. Pierwszy, jak widać na zdjęciu, jest Janusz Woch, drugi Waldemar Noll. No, zawody były kontrowersyjne. Wielu twierdziło, że Paweł powinien być wyżej. W roku 1986 Mistrzostwa Europy w kulturystyce rozgrywają się w Polsce, w Warszawie. Paweł jest naszym faworytem w wadze ciężkiej, jednak pechowe wydarzenie powoduje, że nie wchodzi niestety do finału. Na drugi dzień dopiero pozwolono mu zrobić pokaz, gdzie zaprezentował niesamowitą, rewelacyjną wręcz formę, no ale na miejsce medalowe było już za późno. Szczegółów o tym, co wówczas się wydarzyło, dowiecie się z wywiadów, które przeprowadził z Pawłem Arek Wodzicki. Znajdziecie je na jego kanale YouTube Old School TV. W roku 1987 Paweł zajmuje drugie miejsce w zawodach Herkulesa. Wygrywa wówczas Mirosław Daszkiewicz, nasz późniejszy pierwszy mistrz świata amatorów i zawodowy kulturysta. Na Mistrzostwach Polski Paweł wygrywa w świetnym stylu i jedzie na Mistrzostwa Świata, które odbywają się w Madrycie. Niestety znowu jest to pechowy wyjazd. Na tydzień przed nim zrywa ścięgno Achillesa i zajmuje dopiero 11. miejsce. W roku 1988 Paweł emigruje do Kanady. W roku 1989 rozpoczyna pracę jako instruktor kulturystyki w Toronto
i w tym samym roku postanawia wystartować w zawodach. Są to zawody centralnego Ontario, które wygrywa. Później startuje w kolejnych mistrzostwach południowego Ontario, które także wygrywa i przygotowuje się do mistrzostw Kanady. Ze startu w tych zawodach jednak rezygnuje, zdając sobie sprawę po jakimś czasie z ilości dopingu, jaki stosują jego kanadyjscy rywale. Uznaje zresztą bardzo mądrze, że po prostu szkoda zdrowia na to, żeby z nimi się ścigać. I jak sam mówi, w porównaniu do tego, co brano na zachodzie, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, to polski doping to było harcerstwo w tamtych czasach. Jednak, jak to się mówi, ciągnie wilka do lasu i po wielu latach Paweł przymierza się do startów w nowej kategorii, kulturystyce klasycznej, do której świetnie by pasował. Robi na nim wrażenie, ogromne wrażenie, sylwetka naszego mistrza kulturystyki klasycznej, Jerzego Pisulskiego, którego zaprasza do Kanady na wspólne treningi. Paweł powraca na scenę, wprawdzie nie w kulturystyce klasycznej, ale w Mistrzostwach Świata Weteranów. Jest rok 2016. Ostatni mój start w zawodach to Santo Domingo. Kategoria dziadersów powyżej 65 lat. No i znów do szczęścia zabrakło tak niewiele. Drugie miejsce mogło być tak pięknie. No niestety, zwycięzca Rafael Vera miał lepsze plecy niż ja. Wiecie, o co chodzi. Zawody o bardzo złej organizacji. Takiej organizacji nie widziałem. Także porównując to do mistrzostw Europy, świata, w których uczestniczyłem, kiedy organizacją zajmował się Ben Wider, to naprawdę, naprawdę duża różnica. Bieda na bankiecie. W ogóle bankietu nie było, ale odbywały się te kolacje i śniadania i obiady, które nie miały porównania do tych wystawnych przyjęć, jakie serwował nam wujek Ben. Tam było wszystko, od ziemniaka do kawioru. Trudno tu się z Pawłem nie zgodzić. Wraz z braćmi Widerami czy Wejderami skończyły się dobre czasy kulturystyki. Ja na tym też kończę ten odcinek Legend Kulturystyki. Dziękuję Pawłowi za wysiłek włożony w jego przygotowanie i życzę mu jak najwięcej zdrowia i wspaniałej formy, jaką, jak widać, cały czas utrzymuje. Dziękuję bardzo także Janowi Kozłowskiemu za tą humorystyczną, że tak powiem, wstawkę. Przy tej okazji chciałbym pozdrowić także moich znajomych z rodzinnego Lublina, związanych z kulturystyką. Mariana Kowalskiego, dla którego Paweł Przedlacki był zawsze wzorem kulturysty, a sam Marian jest znanym politykiem, byłym kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej oraz kiedyś aktywnym kulturystą i działaczem, organizatorem pierwszych zawodów kulturystycznych w Lublinie. Pozdrawiam też serdecznie Andrzeja Stachurę, prezesa klubu, a w zasadzie klubów PAKO Lublin, który jest znaną postacią w świecie kulturystyki. Byłem świetnym zawodnikiem, zdobywcą Pucharu Polski w kulturystyce. Dziękuję za wspieranie kiedyś moich startów, no i za to, że ciągle mogę korzystać z klubu PAKO, kiedy odwiedzam swoje rodzinne miasto Lublin. Z dalekiego Toronto witam, pozdrawiam i o zdrowie pytam. Kanał Grześka subskrybujcie, ćwiczcie z głową, mniej koksujcie. A co na masę? Tylko lody. Wszaką nadrym wyszedł z mody. No co? No co, myślicie, że was wpuszczam w kanał? No nie. Chociaż w kanał Legendy Kulturystyki warto dać się wpuścić.